żołnierze suwalskich jednostek wojskowych, mieszkańcy miasta, harcerze, służby mundurowe. Rozpoczynamy w tym momencie uroczyste obchody Święta Niepodległości. Ludzi jest pomimo pory, pomimo pogody sporo, a miejsce jest symboliczne, tak? Dom Wolności w Suwałkach, myślę, że nie ma osoby, która by tego miejsca nie znała i nie kojarzyła właśnie z niepodległością. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Chcemy świętować Święto Niepodległości i chcemy jakoś to uczcić, jako właśnie harcerze. Wielki zaszczyt, że mogę tutaj razem z tą młodzieżą, z ludźmi śpiewać. 100 lat niepodległości jest to wielka chwila dla nas Polaków i dla naszej całej ojczyzny i bardzo dobrze, że możemy spotkać się i uczcić takie miejsce. Dlaczego tutaj przyszliście? No bo dziś my zbliża się święto bardzo ważne dla nas, dla Polaków. Ktoś jest Polakiem, to czuje się, to powinien tu być, tak uważam. Lubicie Państwo taki właśnie repertuar? Ja bardzo. Bardzo dużo z tych piosenek znam, od dziecięcych lat te piosenki znam. Śpiewane były w domu, to znam te piosenki. Nie całe, ale znam. Żołnierze, spotykamy się w dniu dzisiejszym z okazji niezwykłego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszę się, że dziś, w przededniu tak ważnego dla nas Polaków święta, właśnie tu, pod dębem wolności w Suwałkach, zgromadziło się tak liczne grono osób, by wspólnie podczas uroczystego niepodległościowego stapcztyku z honorem i szacunkiem oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Przyszliśmy stulecie Polski uczcić. Znacie Państwo te piosenki? No tak, w telewizji. A, telewizji było. A proszę mi powiedzieć, dlaczego ta rocznica jest taka bardzo ważna, waszym zdaniem? Bo to 100 lat? Przyszłam posłuchać piosenek żołnierskich. Zna pani te? Niektóre znam, tak, a niektórych to w ogóle jeszcze nie słyszałam. Proszę powiedzieć, dlaczego ta rocznica, którą będziemy świętować w niedzielę, jest taka ważna dla Polaków? Bo to jest stulecie odzyskanie niepodległości. Ta niepodległość jest ważna dla nas. No właśnie, myślę, że tak. Każdy tak myśli. Jak masz na imię? Julek. A kto ty jesteś? Powiedz. Polak mały. Kto ty jesteś? Polak mały. A jaki znak twój? Orzeł biały. A. Pięknie. Będziesz śpiewał razem z tatą piosenki tutaj? Tak. Podoba ci się tu? Tak. A nie przeszkadza ci, że pada deszcz? Nic. Nie. Dlaczego pan przyprowadził synka? To nasze święto narodowe. Proszę mi powiedzieć, zna pan te piosenki? Śpiewa pan te piosenki? Oczywiście. Jestem też żołnierzem. Dzisiaj co prawda jestem synem. Ale tak, śpiewamy. Śpiewaliśmy kiedyś w służbie zasadniczej i śpiewamy te piosenki. Myślę, że każdy żołnierz zna. Nauczy pan ich syna? Syna, jednego, drugiego i córkę też. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Szanowni Państwo, nasze pokolenie ma wyjątkowe szczęście przeżywać taki rok i taki dzień, który zdarza się tylko raz w całych dziejach. W tym roku Narodowe Święto Niepodległości ma dla wszystkich Polaków szczególny wymiar. 100 lat temu nasza ojczyzna, po 123 latach niewoli, naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń naszych rodaków, odzyskała upragnioną wolność. Dziś świętujemy ten wielki i radosny jubileusz. Pragniemy oddać hołd tym, którzy przez lata zaborów marzyli o niepodległej, pracowali dla niej i mieli odwagę walczyć o jej suwerenny byt. Nie grają im sorby, nie kuczy im rąk, a śmierć im pod stopy się wiata. Lecz pierwszy przelega podąża na bój, piechota, koszara, piechota.
14 listopada 1918 roku cały polski naród wołał radośnie: Polska wolna, Polska niepodległa, niech żyje wolna Polska. Spełniły się słowa z pieśni śpiewanej w świątyniach: Ojczyznę wolno racz nam zwrócić, Panie. Wtedy ludzie padali sobie w objęcia, wywieszali ukryte przez pokolenia polskie flagi. Naród poczuł się wolny. Radość była spontaniczna i w pełni uzasadniona, bo oto w zawziętych bojach ze sobą padli trzej nasi zaborcy, którzy przez 123 lata na naszej ziemi czuli się panami. Dzierżyli władzę nad zniewolonym narodem polskim. Z tą sytuacją zaborów nigdy nie pogodził się nasz naród. Często dawał znać o tym, że choć państwo pod względem politycznym znajdowało się w grobie, to naród żył, czuwał i czekał z nadzieją na wyzwolenie z niewoli. Tę wiarę i miłość do ojczyzny mieli jego wielcy przywódcy, którzy pobudzali do walki o wolność. Miał ją Tadeusz Kościuszko i jego żołnierze. Mieli ją legioniści Henryka Dąbrowskiego i książę Józef Poniatowski. W imię wolnej Polski wybuchło powstanie listopadowe, które rzuciło carowi śmiałe wyzwanie. Powstanie listopadowe upadło. Spełzły nadzieje okresu wiosny ludów z 1848 roku. Nie spełniło naszych nadziei też powstanie styczniowe. 11 listopada zostały zmuszone do złożenia broni niemieckie oddziały w Warszawie i wielu innych miastach. I ten dzień przyjęto w Polsce za powstanie niepodległego państwa polskiego, na którego czele stanął Józef Piłsudski. Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, przed narodem polskim stanęło trudne zadanie zbudowania państwa z ziem rozdartych trzema zaborami. Trwały walki na jeszcze nieustalonych granicach kraju. Powstanie śląskie, powstanie wielkopolskie, tutaj nasze powstanie sejneńskie oraz walki w obronę młodej ojczyzny przed zalewem bolszewickim w 1920 roku. Gospodarka była bardzo zniszczona, panowała bieda. Po zaborach zostały trzy waluty, trzy porządki prawne, a przede wszystkim analfabetyzm. Umiłowanie wolności i nowonarodzonej państwowości stało się źródłem energii biednego narodu do budowania wolnego państwa. Naród zrozumiał, że wolność wyrażać się musi w wielkim poświęceniu dla państwa, w uczciwej pracy, w trosce o dobro wspólne, w wyrzeczeniach, a nie o własnych korzyściach. Taki stosunek ówczesnego społeczeństwa do ojczyzny wydał obfite owoce w dwudziestoleciu międzywojennym. Z trzech odrębnych dzielnic zniszczonych przez toczącą się wojnę naród zbudował jednolite państwo. W Suwałkach idee niepodległościowe były zawsze bliskie naszym przodkom. U schyłku XIX wieku wraz z rosnącym oporem wobec postępującej rusyfikacji i powrotem do idei narodowych rozwinęła się działalność tajnych partii, związków i nieformalnych stowarzyszeń. Przełom w ruchu narodowym nastąpił jednak dopiero wraz z wybuchem wojny rosyjsko-japońskiej i wydarzeniami rewolucji z 1905 roku. W Suwałkach zapoczątkowały je manifestacje, zajścia i strajki. Do walki o szkołę polską włączyła się młodzież suwalskiego gimnazjum, która 16 lutego 1905 roku rozpoczęła strajk. Chociaż wielu uczestników wystąpień z tego roku dotknęły represje i kary, pod presją wydarzeń nastąpiło zelżenie ucisku, a władze carskie pozwoliły na stworzenie stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wybuch I wojny światowej i starcie ze sobą zaborców tchnął Suwalczan nadzieję na odzyskanie niepodległości. W tym okresie zaczęły powstawać na Suwalszczyźnie komitety obywatelskie niosące pomoc ludności dotkniętej skutkami tej wojny. Działali w nich m.in. ksiądz Stanisław Szczęsnowicz, Walery Roman czy Adam Modwiński.
Wiemy doskonale, że na odzyskanie niepodległości na Suwalszczyźnie i w naszym mieście przyszło nam czekać aż do sierpnia 1919 roku. Dzisiaj powinniśmy być wdzięczni tym wszystkim Polakom, patriotom, tutaj mieszkającym, walczącym i zabiegającym o to, żeby Suwałki i Suwalszczyzna była w granicach II Rzeczypospolitej. Nasze niepodległościowe starania wsparł naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski. On też poprzez swoją obecność tutaj w Suwałkach 12 i 13 września 1919 roku i wypowiedziane tutaj słowa: dzisiaj ziemia wasza jest wolna. Broni jej armia polska przed obcą przemocą, przypieczętował naszą niepodległość. Marszałek Józef Piłsudski jeszcze przed odzyskaniem niepodległości określał cel dla odrodzonego państwa. Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich. Musimy cały czas mieć w swojej świadomości, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba pamiętać o przyczynach, które spowodowały, że tak silne i potężne państwo, jakim była pierwsza Rzeczypospolita, zniknęło na długo z mapy Europy i świata. Nie wszystko można wytłumaczyć imperialną polityką sąsiednich mocarstw. Polska upadła również przez podziały, kłótnie, prywatę, stawianie partykularnych interesów nad dobrem wspólnym. Ratuje się serce, ratuje się dusza, ty pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanio, kochana, nie masz, moja pierwsza, nie. Wojenko, wojenko, cóżeś się zapali, że za tobą idą. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewniajcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Zatem korzystajmy, drodzy, mądrze z naszej wolności. Jeżeli mamy już w życiu czegoś nienawidzieć, to nienawidźmy złego, a szerzmy miłość. Miłość, która przebacza, która rozumie, która stwarza przestrzeń do działania. Pamiętajmy, że dziś nie tylko jako chrześcijanie różnych wyznań dziękujemy naszemu Bogu za wolność, ale czynią to z nami i muzułmanie, i Żydzi, i ludzie niewierzący, mówiąc cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała tym, którym przewodził Józef Piłsudski z tego pomnika, w którym dzisiaj jesteśmy. Niech więc ten czas wolności naszego kraju będzie dla nas czasem łaski i działania, a ojczyzna nasza miejscem dla nas, dla naszych dzieci i wnuków. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami, dał nam
się z narodem. Już tam ojciec do swej baśni mówi zapłakany. Słuchaj jego polonasi, biją w karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski.